Wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jest dzisiaj ze mną pan europoseł Tomasz Poręba. Witam serdecznie. Witamy. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w związku z pewnymi naszymi działaniami, które podjęliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość kilka tygodni temu. 28 dni temu zadaliśmy liderowi opozycji, liderowi Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi kilka, dokładnie 10 bardzo ważnych pytań w sprawach związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski, z bezpieczeństwem militarnym naszego kraju. Niestety od 28 dni Donald Tusk unika merytorycznej rozmowy na ten temat, unika odniesienia się do tych pytań. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy spotkać się z Państwem po raz drugi i to właśnie w tej sprawie. Drodzy Państwo, rzeczywiście te kilkanaście dni upłynęło. Ze strony Platformy Obywatelskiej, pana przewodniczącego Tuska nie ma żadnych odpowiedzi, a one w naszym przekonaniu, biorąc pod uwagę również stawkę wyborów, które przed nami, no mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia właśnie rozwoju Polski gospodarczego, militarnego, energetycznego. A ten rozwój i ta polityka, która była realizowana przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską w latach 2007-2015, w naszym przekonaniu była skrajnie radykalnie właśnie prorosyjska, często wbrew strategicznym interesom naszego kraju. Dlatego te pytania, które są za mną, o to dlaczego Donald Tusk zrezygnował i Platforma z tarczy antyrakietowej, dlaczego chciał sprzedać Morzejki, dlaczego chciał sprzedać Lotos, dlaczego likwidowano za czasów Platformy Obywatelskiej i rządów Donalda Tuska bazy wojskowe, zwłaszcza na tej wschodniej flance Polski, są nadal aktualne. I my tak tutaj sztabowo, ale też patrząc z perspektywy również różnych komentarzy, które się pojawiały w mediach na ten temat, spodziewaliśmy się, że Donald Tusk nie będzie chciał na te pytania odpowiadać. Również dlatego, że te pytania de facto dość mocno i odpowiedzi na nie są obecne w przestrzeni publicznej. Są obecne w różnych wypowiedziach Donalda Tuska z tych właśnie czasów, z czasów 2007-2015, gdzie Donald Tusk no, de facto na te pytania odpowiada. Dlatego, aby już nie domagać się od Donalda Tuska odpowiedzi na te pytania, bo wiemy, że one się pewnie nie pojawią, uznaliśmy, że my te pytania, Państwu, te odpowiedzi na te pytania zaprezentujemy, pokażemy te odpowiedzi i w tym momencie chciałbym prosić właśnie o zaprezentowanie naszego spotu, który będziemy chcieli z Państwem się podzielić. Pytania do Tuska. Mamy odpowiedzi. Dlaczego zrezygnował Pan z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008-2009? Z prezydentem Putinem dłuższy czas rozmawialiśmy o tarczy antyrakietowej. Prezydent Putin nie jest entuzjastą tego projektu. Dlaczego w 2010 roku kierowany przez Pana rząd PO-PSL umorzył 1 200 000 000 zł długu rosyjskiej spółce Gazprom? Gaz w relacjach polsko-rosyjskich nie może być i nie powinien być przedmiotem polityki, a wyłącznie dobrze pojętego wspólnego interesu. Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 2037 roku? Współpracujemy energetycznie z Rosją. Samo w sobie to nie jest grzechem. Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL nie zablokował powstania gazociągu Nord Stream, a blokował powstanie Baltic Pipe? Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL chciał sprzedać grupę Lotos Rosjanom? Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe na wschodzie Polski? Potrzeby militarne, takie też obiektywnie opisane, nie wskazują w żadnym wypadku na potrzebę budowy i użytkowania dużych jednostek. Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL dopuścił do udostępnienia danych białoruskich opozycjonistów? Opozycja tam nabiera wies, przy tym z przychodem Tuska. To silny polityk, oni tam grochnutся. Dlaczego oddał Pan śledztwo smoleńskie w ręce Rosji? Ja nie mam złych domysłów. Znaczy, ja nie domyślam się czegoś bardzo złego, jeśli chodzi o stronę rosyjską. Ja w ogóle unikam domysłów i hipotez. Polacy chcą prawdy. Drodzy Państwo, to są te odpowiedzi, które zaprezentowaliśmy dzisiaj Państwu i myślę, że każdy z nas, każdy Polak no, musi sobie zadać też pytanie. Co by było, gdyby Donald Tusk nadal rządził?
to co by było, gdyby nadal rządziła Platforma Obywatelska? Gdzie byłby Lotos, gdzie byłyby Morzejki, w czyich rękach, czy nie rosyjskich? Gdzie byłyby bazy, jak wyglądałaby sytuacja bezpieczeństwa wojskowego Polski, co byłoby z bazami, działoby się na wschodzie naszego kraju? Jak wyglądałaby kwestia z innymi tematami tutaj, które poruszyliśmy w tym wymiarze właśnie bezpieczeństwa wojskowego, gospodarczego i militarnego? Dlatego, drodzy Państwo, to są pytania, które zadaliśmy i to są odpowiedzi Donalda Tuska, które będą się za nim ciągnęły. Będziemy o nich przypominać, będziemy o nich mówić i będziemy o nich również bardzo głośno dyskutować w najbliższych miesiącach, ponieważ w naszym przekonaniu, gdyby nadal tutaj w Polsce był rząd Donalda Tuska, mielibyśmy olbrzymie problemy właśnie, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, czy to energetyczne, czy wojskowe. Dlaczego? Dlatego, że polityka prorosyjska, taka radykalnie prorosyjska w latach 2007-2015, no była bardzo konsekwentnie przez rząd Donalda Tuska realizowana. Bogu dzięki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Bogu dzięki stawiamy bardzo mocno na modernizację polskiej armii, Bogu dzięki nie likwidujemy, a wręcz będziemy i tworzymy bazy na wschodzie naszego kraju, bazy wojskowe. Bogu dzięki robimy wszystko, żeby być niezależnymi energetycznie, już jesteśmy niezależni energetycznie od Rosji i to są te różnice, które są między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Strategiczne różnice, jeżeli chodzi o postrzeganie bezpieczeństwa naszego kraju, bezpieczeństwa Polski i przyszłości Polski, dlatego że chyba dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że biorąc pod uwagę tą barbarzyńską wojnę na wschodzie realizowaną przez Rosję, polskie bezpieczeństwo, które jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, no daje gwarancję tego, że Polska w przyszłości będzie miała szansę i ma szansę się na pewno obronić, gdyby takie niebezpieczeństwo również dotarło do naszych granic. Szanowni Państwo, te wypowiedzi Donalda Tuska są sprzed jakiegoś czasu, ale wychodzi na to, że Donald Tusk, unikając odpowiedzi na nasze zadane kilka czy kilkadziesiąt dni temu pytania, unikając tych odpowiedzi, pokazał tym samym, iż te jego wypowiedzi sprzed jakiegoś czasu są wciąż aktualne i być może to jest dalej ten sam kierunek polityczny, który Platforma Obywatelska chce prowadzić, kierunek na wschód, kierunek ku Rosji, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie energii, w zakresie energetyki, podporządkowywania nas Rosji, jeżeli chodzi chociażby o uniezależnianie nas właśnie od wpływów rosyjskich tutaj w kraju. Wszyscy widzieliśmy, jak to wyglądało, jak wyglądał demontaż polskiej armii wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Najwyraźniej nic w tej sprawie się nie zmieniło i dlatego Donald Tusk nie zabiera dzisiaj głosu, nie odpowiada na nasze pytania. My przytoczyliśmy Państwu te odpowiedzi wyciągnięte tak naprawdę sprzed jakiegoś czasu po to, żeby pokazać, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej i pewnie ono jest wciąż aktualne. Dziękujemy. Bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, Monika Drozd, TVP Info. Chciałabym właśnie panu zapytać, jak panowie myślą, dlaczego te pytania wciąż zostają bez odpowiedzi, że ani Donald Tusk, ani nikt z Platformy Obywatelskiej nie komentuje tego i nie odpowiada na te 12 pytań. I chciałabym jeszcze zapytać, jak panowie skomentują to, że organizacja, do której należy Warszawa, chce między innymi limitować zakupy żywności i ubrań oraz podróże. To może nastąpić w 2030 roku, jak panowie do tego się odniosą. Dziękuję. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to już wydaje mi się, że już wspólnie tutaj z panem posłem odpowiedzieliśmy. Ten temat relacji polsko-rosyjskich zarządów Donalda Tuska no jest na pewno wstydliwą kartą dla samego Tuska i dla Platformy Obywatelskiej. To jest polityka skrajnie realizowana wówczas przez rząd Platformy i PSL-u prorosyjska. To była polityka, która chciała nas uzależnić chociażby od kontraktów rosyjskich do 2037 roku, co jest w ogóle szokującą historią i czymś niebywałym, żeby w taki sposób planować w ogóle rozwój gospodarczy Polski o tak długoterminowe kontrakty z państwem w momencie, kiedy było wiadomo, takim jak Rosja, w momencie, kiedy było wiadomo, że to już jest po Czeczenii, to już jest po Gruzji, to już było po Krymie. Krótko mówiąc, mieliśmy do czynienia z polityką no, skrajnej uległości wobec Rosji i będziemy o tym mówić, skrajnej uległości wobec Rosji ze strony właśnie Donalda Tuska, jego administracji rządowej, dyplomacji i prowadzonej polityki gospodarczej.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, związane chociażby z deklaracjami Rafała Trzaskowskiego, które podpisał i współpracą w ramach stowarzyszenia C4T, to rzeczywiście te rozwiązania, szanowni państwo, są bardzo kontrowersyjne. To są bardzo radykalne, lewackie rozwiązania, które Rafał Trzaskowski chce wprowadzać, wdrażać tutaj w Warszawie. A w związku z tym, że Platforma Obywatelska nie ma swojego programu, a Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, mówi się również o pewnych planach Platformy co do podmiany Donalda Tuska i wymiany go na Rafała Trzaskowskiego, to prawdopodobnie, szanowni państwo, te rozwiązania, które są zaproponowane w deklaracji C4T i związane są z racjami żywnościowymi, ograniczaniem chociażby dostępu do ubrań, z ograniczaniem kaloryczności spożywanych posiłków, mocno, mocno kontrowersyjne rozwiązania, będą programem wyborczym Platformy Obywatelskiej. I to jest najprawdopodobniej kierunek, w którym idą politycy Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Maja Wójcikowska, TVN24. Ja mam pytanie o to, czy panowie w ogóle wierzą jeszcze, że środki z Krajowego Planu Odbudowy przed wyborami trafią do Polski. Mam na myśli tę sytuację, chyba nawet nie zawieszenia, ale już cofnięcia się, w której jesteśmy teraz. Sytuację ustawy skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego, skłóconego wewnętrznie. Sytuację tego, że wniosku jeszcze do tego Trybunału nie ma ze strony prezydenta, mimo że apelował o niezwłoczne zajęcie się sprawą. No i że w tej chwili również i pan zapowiedział, ale i rzecznik rządu, że z kolei wniosek o unijne pieniądze będzie zależał od właśnie rozstrzygnięcia w sprawie ustawy sądowej. I to jest wprowadzenie opinii publicznej w błąd. No bo czy nieprawdą w takim razie było to, co powiedział premier w sprawie tego wniosku już nie raz. Najpierw był październik, potem kolejne terminy, potem deklaracja, że jeszcze zanim ustawa trafi do prezydenta, to ten wniosek o pieniądze trafi i on cały czas nie jest wysłany. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o środki unijne, to one cały czas do Polski płyną, bo jeżeli pani redaktor przyjrzy się dokładnie środkom budżetowym, które są zaplanowane na lata 2021-2027, to te środki zostały już uruchomione, jest uruchomione programowanie, będą wypłacane zaliczki. Zresztą pierwsze kwoty, ponad 5 miliardów złotych już trafiło do Polski i te środki są uruchomione i wszystko idzie zgodnie z procedurą. Ponadto od jakiegoś czasu również polscy rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie, które są przecież finansowane z perspektywy... Ale pan mówi o tym prefinansowaniu, o tym, co jest poza budżetem. Ja mówię, nie, ja mówię o perspektywie budżetowej na lata 2021-2027, o czym państwa stacja w ogóle swoich widzów nie informuje. Ale ja pytam o zupełnie co innego. Ja pytam o środki, te, które miały być w związku z odbudową po pandemii, która skończyła się już dawno, a nadal ich nie ma i o których już od prawie 2 lat słyszymy. I ja o wiem, umowie, tylko ja którą mówię, premier zawarł już... Ja mówię, szanowna pani redaktor, ja mówię o środkach budżetowych, które są środkami dużo większymi, bo to jest 76 miliardów euro. Ale to nie ma związku, ja pytam o zupełnie rozumiem, co innego. Że dla pani to jest nieistotne. To jest bardzo istotne, ale ja pytam o zupełnie co innego. Ja pytam o konkretne miliardy, które z Unii do Polski mają popłynąć i nie płyną dlatego, że rząd jest wewnętrznie skłócony i pani dlatego, redaktor, że nie ma ustawy sądowej, która miała być już wierutne, dawno i nie ma nawet wniosku, który też miał być już dawno. To jest wierutne kłamstwo TVN-u. Środki unijne do Polski... Miejscu? Środki unijne do Polski płyną. 5 miliardów złotych ja już pytam płynęło. O środki z KPO kolejne środki i o wniosek w sprawie pani, tych środków. Proszę mi pozwolić dokończyć. Pani redaktor, ja wiem, że pani bardzo emocjonalnie reaguje, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Ja merytorycznie się odniosę ja do pani, po prostu proszę odpowiedź do na pani moje pytania. Natomiast... bo się odnoszę. Środki unijne z budżetu są uruchomione i one są już stopniowo realizowane. 76 miliardów euro i to będą środki, które będą rozparcelowane w ramach programów krajowych, w ramach programów regionalnych i te pieniądze są wypłacane. 5 miliardów złotych już zostało rozdystrybuowane, kolejne pieniądze będą wpływały. Również z perspektywy budżetowej na te lata 2021-2027 są realizowane dla polskich rolników dopłaty bezpośrednie na europejskim poziomie. To warto też podkreślić, bo jednak w czasach Platformy Obywatelskiej poziom dopłat bezpośrednich dla polskich rolników daleko odbiegał od średniej unijnej. Politycy PSL-u Platformy nie potrafili tego wywalczyć na forum unijnym, a jednak nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że dopłaty te, które są w Polsce dla polskich rolników, są właściwie na poziomie europejskim. To jest również bardzo ważna informacja. Jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, tak zwane KPO, to jest to pewna część mniejsza, dużo mniejsza od budżetu, o której również toczy się w tym momencie rozmowa na poziomie Unii. Kiedy one zostaną wypłacone, to wszystko zależy, pani redaktor, i dobrze państwo o tym wiecie, od Komisji Europejskiej. To, że w Polsce trwa pewien która proces legislacyjny... Która postawiła konkretne warunki, których Polska nie wypełniła, mimo że się sama z Komisją na te warunki umówiła. Proszę się tak nie ekscytować, ja jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi, pani redaktor. Szanowni państwo, ja wiem, że
TVN bardzo w tym temacie jest pobudzony. Natomiast trwa w Polsce proces legislacyjny. Nie, proszę pana, ja proszę po prostu odpowiedź na moje pytanie i ono cały czas nie pada. I właśnie mówię, odpowiadam. Cały czas trwa proces legislacyjny w Polsce. Wie pani doskonale, że on się nie zakończył, ponieważ pod ustawą nie znalazł się podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy, który w ramach swoich prerogatyw prezydenckich skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. W tym momencie stan jest taki, szanowni państwo, że ustawa jest przedmiotem, czy będzie przedmiotem pracy Trybunału Konstytucyjnego i czekamy na orzeczenie. No cóż więcej ja mogę pani w tej sprawie powiedzieć. Jeżeli pani chce wiedzieć, kiedy odbędzie się w tej sprawie rozprawa Trybunału, to takie pytania powinna pani skierować do niezależnej instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny w Polsce. To może ja zacytuję coś, co znajduje się na rządowej stronie, bo mówimy cały czas o różnych środkach, jeszcze przed chwilą pan mówił o innych. Otrzymamy 158 miliardów złotych, w tym 106 miliardów dotacji i 51 w formie preferencyjnych pożyczek. Pieniądze z KPO pomogą szybciej osiągnąć wyznaczone cele. Zrealizujemy nowe inwestycje, przyspieszymy wzrost gospodarczy, zwiększymy zatrudnienie, fundusze zainwestujemy w gospodarkę. Wszystko prawda, pani redaktor. Każdy z nas na tym skorzysta. Macie państwo specjalną zakładkę, stronę, ulotkę. Cytujecie premiera. Dlaczego nie warto się pospieszyć z tym w kontekście chociażby danych o inflacji? Tutaj pośpiech, naprawdę, pośpiech jest wskazany, naprawdę przyszła panią pcheł. Natomiast jeżeli chodzi o środki z KPO... Ale premier sam zapowiadał ten pośpiech. Jest, premier podawał konkretne daty, kiedy zawnioskuje jest PFR. Mamy PFR. I pani doskonale o tym wie i też pani tego nie powiedziała, poza bo też budżetem. Na stronach rządu... Prefinansowanie poza budżetem. Mogę skończyć? Pani o tym nie powiedziała w swojej wypowiedzi. Również na stronach rządowych są informacje na ten temat i te warto również przytaczać. Programy, które są zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy są prefinansowane przez PFR. W związku z tym wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem i te programy zaczynają działać. A to, kiedy formalnie ustawa jedna czy druga zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską i Komisja zdecyduje się na wypłacić środki, to naprawdę jest sprawa drugorzędna i my idziemy zgodnie z harmonogramem, realizujemy te programy, które sobie zaplanowaliśmy, czy to w ramach KPO, czy chociażby w ramach budżetu unijnego na lata 2021-2027. Środki unijne płyną już do Polski. To jest najważniejsza dzisiaj informacja, proszę państwa. Ale te prefinansowane środki też trzeba będzie zwrócić i pytanie, czy one będą rozliczone w ramach... W tej kadencji, w pana ocenie, te środki z KPO, chociażby, żeby te pieniądze, o których pan mówi, wróciły... Proszę zapytać o to w Komisji Europejskiej, bo to Komisja Europejska decyduje o tym, kiedy te środki będą wypłacone. Ale co takiego Komisja Europejska zrobiła? Przecież to teraz jest panie redaktor, po stronie polskiego rządu. Bardzo proszę dopuścić inne redakcje, bo wydaje mi się, że odpowiedziałem już w całości na to pytanie, chyba, że pan poseł chciałby Ja po prostu tylko chcę dodać jedno. Po prostu pani kompletnie miesza grosz z kapustą. Kompletnie. No bo ja mam do pani jedno krótkie pytanie. Wie pani, gdzie jest teraz ustawa o KPO? Gdzie? No, jest skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, ale to ja zadaję tutaj pytanie. Ale szanowna pani... Ale musi mi pani pozwolić skończyć. Skoro ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym, to czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. To po pierwsze. Po drugie, równolegle spływają, tak jak powiedział pan poseł, pan rzecznik, do Polski środki z innych różnych programów, w tym z polityki spójności, z polityki rolnej. Chociażby wczoraj na Podkarpaciu wiceprzewodnicząca ważnego DG gościła i przekazała informacje o uruchomieniu kilku miliardów złotych na właśnie w ramach polityki spójności w Polsce. I to jakby zamyka temat. My naprawdę w tym momencie, proszę nam pozwolić jakby odpowiadać też na inne pytania. Bo nie to mam jest takiego dość wrażenia, państwo, niezwłocznie powiedział prezydent, nawet wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierował formalnie, mimo że minął tydzień. Ale ja jeszcze prezydent jeszcze, z państwa środowiska politycznego, z którym należało może skonsultować ten projekt. Ale ja bardzo cenię sobie pani subiektywne podejście do rzeczywistości. Do tego kłótnia w obozie władzy. Ma pani absolutnie A państwo prawo, mówicie, że wszystko jest w porządku. Ma pani absolutnie prawo do subiektywnej oceny otaczającej panią rzeczywistości, czy pani kolegów w stacji TVN, ale fakty są takie, o jakich mówimy. To nie chodzi o moją ocenę rzeczywistości. Fakty są takie, że premier zapowiadał, że zawnioskuje o unijne pieniądze od października. Ustawa ląduje w Trybunale Konstytucyjnym. Zobaczymy, jak Trybunał się do niej odniesie i wtedy będziemy mieć więcej informacji dla pani. Na tę chwilę nie możemy nic więcej powiedzieć. Ja takie mam wrażenie, trochę pani redaktor, tak grzecznie pani zwrócę uwagę, że jednak to jest jakaś nowa formuła dziennikarzy TVN-u, którzy przychodzą na konferencję i będą krzyczeć na
posłów, którzy występują na konferencjach, bo to już kolejny raz widziałem, pani redaktor, że to samo, głosu, pośle, to samo jest w Sejmie. Bardzo proszę się pytanie. Zachowywać. Natomiast ja bym chciał, żebyście państwo jako stacja TVN poinformowali również swoich widzów, bo takiej informacji nie widziałem, że środki z budżetu unijnego są uruchomione i płyną do Polski. Była bardzo duża uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem dwóch komisarzy z Unii Europejskiej. Uczestniczyli również przedstawiciele rządu na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim i tam była właśnie o tym mowa, że jest uruchamiana kolejna perspektywa finansowa. Ja sobie nie przypominam transmisji na stacji TVN z tego wydarzenia. Niezwykle ważnego, 76 miliardów euro uruchomione dla polskich obywateli. A ja takiego zwracania uwagi, kiedy proszę po prostu... Bardzo proszę, kolejna redakcja, dziękuję bardzo. Dzień dobry, Maciej Kluczka, Radio Tok FM. Panowie wybiorą, które pytanie, do którego pana jest najlepiej skierowane. To tylko kontynuując i kończąc wątek koleżanki, czy panowie po prostu z punktu widzenia politycznego, ale też racji stanu, nie żałują, czy mają jakieś wątpliwości, dlaczego skoro prezydent tydzień temu prosił i apelował do sędziów TK o niezwłoczne zajęcie się sprawą, to przez tydzień nie on, ale jego prawnicy w kancelarii prezydenta nie przygotowali wniosku do TK. Bo już by się TK zajął tym wnioskiem. Szanowni państwo, no to jest pytanie, które powinno być zaadresowane do kancelarii pana prezydenta. Ale panowie, jako prezydenci, jako przedstawiciele nie partii rządzącej. No rozumiem, że taka zwłoka partii PiS, która rządzi i stara się o KPO, nie robi problemu. Znaczy, panie redaktorze, no znowu się kręcimy w kółko. No nie chciałbym jest sprawa, jest, no, ale chętnie panu odpowiem to pytanie. No właściwym przedmiotem decydowania o procedowaniu tej sprawy, czy podmiotem jest Kancelaria Prezydenta. Jeżeli Kancelaria Prezydenta będzie zechciała odpowiedzieć panu na to pytanie, ja chętnie też usłyszę odpowiedź, ale ja nie wiem, dlaczego w tym momencie. Dobrze, będziemy dopytywać. Od tygodnia nie ma tej ustawy jeszcze w Trybunale. Jest kwestia przygotowania wniosku. Czekamy, jak pan prezydent skieruje takowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno Trybunał w właściwym czasie się tym wnioskiem zajmie. No ale tak jak tutaj słusznie pan poseł powiedział, adresatem tego pytania powinna być kancelaria pana prezydenta. To nieco dalszą przyszłość, chociaż nie wiadomo, która jest dalsza, która bliższa, jeśli chodzi o AKPO w porównaniu do wyborów. Dzisiaj sekretarz generalny partii pan Krzysztof Sobolewski powiedział, że szykowane są różne opcje. I tu mówił szczególnie o starcie z Kukiz 15. Ale czy według panów szykowana jest opcja startu na przykład z Konfederacją albo z ludźmi z Konfederacji, którzy teraz się tam dzielą, albo czy jest również szykowana opcja startu bez Solidarnej Polski? Te dwie opcje bym poprosił. Najtrafniejszy komentarz jest komentarzem naszego sekretarza generalnego, pana Krzysztofa Sobolewskiego. Szykowane są różne opcje, rozważamy różne warianty, ale ostateczne decyzje wciąż są, szanowni państwo, przed nami. Wybory dopiero za 9 miesięcy, w związku z tym na przestrzeni tego czasu, tych najbliższych właśnie miesięcy, kierownictwo partii na pewno będzie podejmowało decyzje w tym zakresie i będzie na pewno rozważało różne warianty. Czyli wariant bez Solidarnej Polski jest możliwy, tego się wykluczyć nie da. Panie redaktorze, my zawsze podkreślamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że dla nas najważniejsza jest jedność obozu Zjednoczonej Prawicy i tak chcielibyśmy pójść do wyborów. Natomiast ostateczne decyzje, jak to będzie wyglądało, w jakim kształcie, kto z którego miejsca będzie startował, z którego okręgu, te decyzje wciąż jeszcze przed nami. A kiedy poznamy? Bo Lewica i Platforma zapowiadają, że najpóźniej latem. Kandydatów już poznamy. Zobaczymy, co nasza opozycja, jak sobie z tym poradzi, bo jednak do końca roku miała być jedna wspólna lista. Dzisiaj mam takie wrażenie, że na opozycji jest jedna wielka awantura i obrażanie się jeden na drugiego. Także zobaczymy, jak oni się tam poukładają. Natomiast, szanowni państwo, my swój plan mamy, konsekwentnie go realizujemy. Widzicie to państwo, myślę, od co najmniej kilku tygodni pod kierunkiem pana posła Tomasza Poręby regularnie działamy. Jesteście państwo tutaj naszymi częstymi gośćmi i myślę, że widać naszą pracę i myślę, że wkrótce również zobaczycie efekty. To jeszcze jedno pytanie a propos dzisiejszej konferencji. Pan rzecznik powiedział, że wyciągnęliście odpowiedzi pana Donalda Tuska, który nie chciał odpowiedzieć na razie na te, ale czy nie należy by dodać, że wyciągnęliście te odpowiedzi z kontekstu, bo padły wiele lat temu i to było właśnie przed agresją Rosji na Ukrainę, jeszcze niektóre przed agresją na Krym. Dzisiaj może Donald Tusk odpowiedziałby zupełnie inaczej. Oczywiście trzeba wiele pytań stawiać, ale to może Jarosław Kaczyński
Kaczyński jako lider partii rządzącej powinien zaprosić Donalda Tuska na debatę i porozmawiać o tych pytaniach. Panie redaktorze, no pan sobie sam już odpowiedział. Czy to nie jest manipulacja po prostu? Absolutnie nie, dlatego że my te pytania zadaliśmy dokładnie 28 dni temu. Wielokrotnie powtarzaliśmy na licznych konferencjach prasowych, zarówno w Sejmie, jak i również nasi parlamentarzyści w terenie za pośrednictwem posłów Platformy Obywatelskiej chcieli przekazać te pytania Donaldowi Tuskowi. Donald Tusk w tych sprawach, w sprawie tych 10 pytań nie zabierał głosu. W związku z tym, potem oczywiście zostały te pytania uzupełnione o kolejne 2 pytania dotyczące Radosława Sikorskiego i wciąż te pytania są aktualne. Natomiast Donald Tusk nie wypowiadał się w tej sprawie, nie odniósł się do tych pytań i wszystko wskazuje na to, że jego stanowisko się nie zmieniło. Dlatego dzisiaj zaprezentowaliśmy Państwu materiał filmowy, w którym przypominamy, jakie w tych konkretnych 10 sprawach Donald Tusk miał stanowisko. Najwyraźniej Donald Tusk nie zmienił zdania w tym zakresie i tylko dzisiaj ta konferencja jest po to, aby Państwu przypomnieć, jakie są kierunki polityczne Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem, pod wodzą Donalda Tuska. Ja tylko dodam, dziękuję w ogóle za to pytanie, bo to fajnie, że pojawia się pytanie na konferencji dotyczącej tematu, co nie jest dość częste podczas naszych spotkań z Wami. To są konkretne wypowiedzi Donalda Tuska. Ale sprzed 10-12 lat. Ale one już są po Czeczenii, oni są po Gruzji, po Abchazji, po Osetii. Po tym czasie ja sobie tylko pozwolę przypomnieć panu, że premier Mateusz Morawiecki wszedł do zespołu doradczego Donalda Tuska właśnie po tych wydarzeniach, więc tak możemy się... Ale proszę mi pozwolić skończyć. Premier polskiego rządu po tych wszystkich wydarzeniach chce podpisać kontrakt na dostawy gazu z Rosji do 2037 roku. Premier polskiego rządu chce sprzedać Rosjanom Lotos czy Morzejki. Premier polskiego rządu chce likwidować bazy na wschodzie. Premier polskiego rządu, mówi o Donaldzie Tusku, rezygnuje z tarczy antyrakietowej. Premier polskiego rządu, Donald Tusk, nie robi nic, żeby powstrzymać Nord Stream. Wie pan, możemy oczywiście tutaj kontekstowo na to spojrzeć, ale to są twarde takie kamienie milowe polityki Platformy Obywatelskiej, rządu PSL-u za czasów Donalda Tuska, które nie ma chyba nikt wątpliwości, że były taką polityką skrajnie prorosyjską. I teraz, jak pan na to spojrzy z perspektywy bezpieczeństwa Polski, naszych interesów strategicznych, no to myślę, że pan też jakby będzie chciał być krytyczny wobec pewnych działań, które miały wtedy miejsce, a które gdyby nadal trwały, no bardzo mocno by osłabiały nasz potencjał militarny, gospodarczy czy ekonomiczny, gdyby te rządy nadal i ta polityka trwała. Więc my na to chcemy zwrócić uwagę, wie pan, bo co jest dla mnie istotne? Żeby ludzie zaczęli w Polsce myśleć, jaki mają wybór, jak było przed 2015, a jak jest po 2015? W różnych obszarach. Teraz rozmawiamy o bezpieczeństwie militarnym, czy gospodarczym, czy ekonomicznym. Rozmawiamy o konkretnych case'ach, konkretnych tematach, które tutaj pan ma wyszczególnione na tych pytaniach. I teraz każdy musi sobie włączyć po prostu myślenie. Co by było, gdyby Donald Tusk był nadal premierem? I po to są te pytania i te odpowiedzi. A żeby przejść... Panie redaktorze, tylko uzupełnię, bo pan mówi, że to są wypowiedzi sprzed jakiegoś czasu. Znaczy, szanowni państwo, no, czekaliśmy prawie miesiąc, 4 tygodnie na to, jak Donald Tusk ustosunkuje się do tych pytań. Miał szansę zabrać głos, miał szansę powiedzieć, że na przykład rzeczywiście nie zgadzał, albo zmienił zdanie, albo musiał dokonać jakiejś decyzji, czy podjąć jakieś decyzje pod wpływem kogoś, prawda? Donald Tusk mógł się ustosunkować do tych kwestii. Nie zrobił tego, być może, i dlatego my dzisiaj właśnie pokazujemy to w naszym materiale filmowym. Wynika to stąd, że Donald Tusk wcale nie zmienił swojego zdania i wciąż ma takie poglądy, jakie miał kilka lat temu. Tylko dopytam, bo pan europoseł mówi, co by było, gdyby Platforma nadal rządziła, a może, żeby zejść z gdybologii na fakty, to warto wezwać Donalda Tuska na debatę i powinien to zrobić prezes partii rządzącej. Czy to zrobi w najbliższych miesiącach kampanii wyborczej? Moje ostatnie pytanie. Panie redaktorze, kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Jeżeli pan oczekuje ode mnie, co będziemy robić w najbliższych miesiącach, to ja wiem, ale panu nie powiem. Z oczywistych względów. Dzień dobry, Dan Bysiek, News 24. Ja mam pytanie do każdego z panów posłów po kolei. Państwo mówicie i pytacie tak, dlaczego kierowany przez pana Tuska rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe na wschodzie? No to ja trochę odbiję piłeczkę i zapytam, dlaczego rząd PiSu i Solidarnej Polski powołał na stanowisko ministra obrony Antoniego Macierewicza, który w ciągu pierwszego swojego roku urzędowania na tym stanowisku zwolnił ponad 70% wykwalifikowanych generałów, co zdaniem ekspertów no, jest wielką stratą dla polskiej armii, a wręcz też no, jest to działanie dziwne ze szkodą dla państwa. I drugie pytanie dla pana posła to pytanie o dofinansowanie między innymi tak zwanych, jak mówi pan Czarnek, lewackich organizacji, na przykład Centrum Praw Kobiet. Państwo obiecaliście finansowanie
finansowanie projektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro znów tych grantów nie przyznało, przyznając je tylko i wyłącznie fundacjom, które są skoncentrowane na orbicie państwa partii. I też pytanie o to, czy to nie jest nowy sposób narracji państwa partii, że państwo sami zadajecie pytania, po czym sami sobie na nie odpowiadacie. Tu koleżanka zapytała o pieniądze z KPO, a pan cały czas mówił na temat pieniędzy z innej puli, nie odnosząc się zupełnie do pytania, które panu postawiono. No i te trzy pytania będę wdzięczny. Dziękuję bardzo. To rozpocznę od pierwszego pytania, które pan zadał, a dotyczy ono zmian w polskiej armii. Te zmiany jak najbardziej były słuszne, były pożądane i były korzystne dla polskiej armii, bo jeżeli pan sobie przypomni pierwsze lata od 2015 roku, bo wtedy zaczęliśmy rządzić i pierwszym ministrem obrony narodowej był pan minister Antoni Macierewicz, później następowały zmiany. Dzisiaj temu resortowi szefuje pan premier Mariusz Błaszczak i jest to pewna kontynuacja pewnych działań. Są również nowe kontrakty, nowe kierunki polityczne z uwagi na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Natomiast szereg decyzji było naprawdę bardzo, bardzo dobrych. I jeżeli chodzi o kwestie związane z rozbudową polskiej armii, potencjału chociażby liczebnościowego, rozbudową nowych rodzajów sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej, to przecież autorski pomysł pana ministra Antoniego Macierewicza. Bardzo często wakatów? Jeszcze nie skończyłem jakby tej jednej kwestii. Dobrze, zaraz pan dopyta. Czyli Wojska Obrony Terytorialnej, plany modernizacji sił zbrojnych, dofinansowanie tych sił zbrojnych, odbudowa jednostek wojskowych, zwiększenie nakładów na wojsko, bo ja przypomnę, że wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, my jako kraj członkowski Sojuszu Północnoatlantyckiego nie spełnialiśmy wymogów związanych z 2% nakładami na armię w stosunku do PKB. Tego nie było. My dopiero to w 2015-16 roku zaczęliśmy zmieniać i te nakłady się stopniowo, systematycznie zwiększały. W tym momencie przekraczają grubo i mocno 3% PKB i to również zasługa tutaj pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i jego ustawy o obronie ojczyzny, która została w ostatnim czasie przyjęta. W związku z tym te decyzje, które podejmował wówczas pan minister Antoni Macierewicz, szły jak najbardziej w dobrym kierunku. A czy pan wie, kiedy powstał WOT, Wojsko Obrony Terytorialnej? W którym roku powstały? W 2016. W 2017. 17. Panie redaktorze, ale... Ale w 16 już zapadały decyzje tak naprawdę, jeżeli chodzi o utworzenie wojsk. Być może nabór się rozpoczął w 17. Natomiast rzeczywiście w 16 już były przygotowania, Co z tymi wakatami? Bo ja potem o likwidacji wakatów. Odpowiem o generałach. No, a czy pan wie, ilu z tych generałów było szkolonych w Moskwie? No krótkie pytanie. Ale szanowny panie, ale to jest piekielnie ważne właśnie. Jeżeli mieliśmy generałów, którzy byli zlinkowani z Moskwą na wielu poziomach, no to elementarnym strategicznym obowiązkiem państwa polskiego było to zmienić. I to zostało zmienione, to po pierwsze. A jeżeli chodzi o drugie pytanie. Ale znowu się zaczynamy po prostu przerzucać i przekrzykiwać. Jeżeli chodzi o drugie pytanie. Ja chętnie, jeżeli pan mi da do siebie e-mail, wyślę panu dziesiątki organizacji właśnie lewicowych, takich bardzo radykalnie lewicowych, które były futrowane i są futrowane nadal na poziomie samorządowym, ale wcześniej przez agendy rządowe za czasów Platformy, a te, o których rozmawiamy dzisiaj, związane z naszym środowiskiem politycznym, były po prostu wycinane. I możemy to po prostu, ja chętnie panu taką listę przekażę, bo ona jest ogólnie czyli dostępna. Czyli odwet teraz. I teraz, ale ja tylko pana proszę o maila. A pan sobie tu spokojnie na poziomie swojej wiedzy, umiejętności, krytycyzmu, jakiegoś tam oceny sytuacji, po prostu oceni. I to jest jakby coś, co chciałem z panem się jakby tą informacją podzielić. Jeżeli pan uzna, że ten mail pomoże panu też jakby zobaczyć skalę tego, jak to było przed 2015 rokiem, no to ja się będę bardzo cieszył. To ja podam sędzią adam.bysiek@news24tv.pl, no żeby pan nie zapomniał, bo tak, jak dzwonimy, to państwo... Cała Polska będzie pana, do pana słała maila, by się nagrało. Dobrze, to nie wiem, czy... Bardzo proszę, kolejna redakcja, bo tam panie już się... Pani redaktor, pytania i odpowiedzi na własne pytania. Obiecał pan to, czy jeszcze załatwić sprawę. Te odpowiedzi na własne pytania. Jeżeli chodzi o KPO, wydaje mi się, że jasno się wyraziłem. Są pieniądze budżetowe, są pieniądze z KPO. Środki i programy, które są zaplanowane, programy z KPO są realizowane, są prefinansowane z PFR-u. I to wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Natomiast to, kiedy komisja wypłaci nam środki, zależy tylko i wyłącznie już od Komisji Europejskiej. Dziękuję bardzo. Kochani, bo jeszcze mamy, każdy ma z nas i wy też obowiązki.
Tak, spokojnie, cierpliwie czekałam. Milena Bobrowska, Polsat News. Proszę. Jakie są państwa, panów oczekiwania związane z wizytą prezydenta Bidena w Polsce? Nie pytam o oczekiwania Polski, rządu, pytam o oczekiwania państwa, panów jako partii Prawo i Sprawiedliwość, też w kontekście zbliżających się wyborów. I czy nie jest nadużyciem twierdzenie przedstawicieli państwa partii, że to jest ważne polityczne poparcie prezydenta Bidena dla rządu Zjednoczonej Prawicy, a takie komentarze się pojawiły choćby od pani europoseł Beaty Mazurek. Myślę, że każdy, kto jakoś racjonalnie ocenia to, co się dzieje na świecie, no, spojrzy na tę wizytę właśnie w takim kontekście, że to jest jednak podkreślenie bardzo dużej wagi sojuszu polsko-amerykańskiego, wspólnych działań, wspólnych planów, wspierania się wzajemnego. I ja na tę wizytę patrzę właśnie w takim kontekście. I do takiego spojrzenia też zachęcam, bo to nie jest przypadek, że prezydent Stanów Zjednoczonych po raz drugi odwiedza Polskę w tym, znaczy na przełomie tamtego, znaczy w tamtym i w tym roku, czyli na przełomie kilkunastu miesięcy, na przestrzeni kilkunastu miesięcy. I wydaje mi się, że to powinno być też takim sygnałem dla nas wszystkich, że nie tylko, że sytuacja jest poważna na wschodzie, ona jest poważna i to też a propos tych właśnie różnych działań, o których wcześniej żeśmy rozmawiali, podejmowanych przez poprzedni rząd PO-PSL, ale ona też jakby, ta wizyta przekazuje taki jasny sygnał, że jesteśmy razem, stoimy koło siebie, będziemy się wspierać, jesteśmy zjednoczeni i chcemy wspólnie Rosję pokonać. Do takiego spojrzenia na tą wizytę po prostu zachęcam. Ale jeżeli chodzi o to zjednoczenie, to chyba tutaj stanowisko, jeżeli chodzi o wsparcie, poparcie właśnie pomocy dla Ukrainy i stosunek do tego, co robi Rosja, to chyba to akurat łączy wszystkich przedstawicieli partii politycznych, więc pytanie, czy to nie jest taka sugestia, że gdyby rządziła jakaś inna partia, to tego wsparcia by nie było i wtedy wizyty prezydenta Bidena też by nie było. Idzie pani zbyt daleko w swojej jakby intuicyjnej Nie, to jest tezie. Otwarte pytanie. Pozostawmy je otwarte, bo ja po prostu uważam, że ono no, w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, no, zostało na nie odpowiedź udzielona. Ale myślę, że warto się tutaj zgodzić, że rzeczywiście ta kolejna wizyta w ciągu roku amerykańskiego prezydenta na polskiej ziemi w Warszawie coś oznacza i wskazuje, że jednak ten sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kwestie zbrojenia polskiej armii. Kolejne kontrakty, które są realizowane, podpisywane przez pana premiera Mariusza Błaszczaka. Czołgi, hajmarsy, patrioty, samoloty bojowe. Te kolejne działania są realizowane właśnie we współpracy z Amerykanami, którzy udostępniają nam bardzo często technologię wojskową, militarną, która nie jest dostępna dla nikogo na świecie. I zresztą, szanowni państwo, komentatorzy, wielu europejskich również komentatorów zwraca uwagę na to, że rzeczywiście ten ciężar współpracy amerykańsko-europejskiej zdecydowanie w ostatnim czasie przesuwa się na wschód, w kierunku Warszawy, bo prezydent Biden nie przyjeżdża do Paryża, nie przyjeżdża do Berlina, a przyjeżdża po raz drugi w tym roku do Warszawy. No tak, to coś oznacza. Tak, dlatego pytam, czy to jest poparcie dla Polski, czy po prostu dla takie polityczne, dla Zjednoczonej Prawicy. Tak. Myślę, że to jest poparcie polityczne dla Polski i tego, co Polska, no, Polacy, rząd Polski w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnim czasie robi i jak ta współpraca dobrze jest budowana i zacieśniana. Aleksandra Borin, Polsat Wydarzenia. Jakie są szanse, że Kukiz 15 wystartuje razem z PiS-em w wyborach? I co z realizacją postulatów pana Pawła Kukiza? Między innymi chodzi tutaj o sędziów pokoju. Dziękuję. Szanowni państwo, tak jak już wcześniej się wypowiadałem, jeżeli chodzi o kwestię budowy listy czy jakiejś koalicji, w których będziemy iść do wyborów, to wszystko oczywiście przed nami i to wszystko będzie zależało od kierownictwa partii na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To jest ten jeden najważniejszy komunikat. Natomiast drugie pytanie dotyczyło... Sędziów pokoju, co z realizacją tych postulatów? W tym momencie jest komisja w Sejmie, która zajmuje się tą ustawą. Pan poseł Smoliński prowadzi tę ustawę. Wiem, że w najbliższym czasie ma się odbyć posiedzenie w tej sprawie. Ja jeszcze przepraszam, jedno pytanie, korzystając z obecności pana posła. Wiem, bo pani dostała teraz informację ze swojego headquarter, tak? Że czegoś nie, pani tak się zapomniała. Składa, że... Ale tak z ciekawości pytam, bo to tak to działa, tak? Że pani coś tutaj...
Koledzy mówią jeszcze to, ale proszę myślę, bardzo. Myślę, że zupełnie proszę inaczej bardzo. To działa, to, ale bardzo. To naprawdę niezależnie czyli od tego. Czyli to jest pani pytanie. Chcę pana kolegów, zapytać. Nie kolegów z centrali. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. No tak z ciekawości, no, bo chciałbym tą kuchnię też poznać, jak wy tam sobie radzicie. No proszę bardzo. Proszę mi pozwolić po prostu zadać pytanie, dobrze? Jak pan ocenia decyzję Parlamentu Europejskiego o zakazie sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku i czy Polska jest na taki krok gotowa? Bardzo krytycznie oceniam tę decyzję. Uważam, że taka próba ograniczenia ludziom wolności de facto w decydowaniu, czym chcą jeździć, co mają jeść, jak się ubierać, ile razy na wakacje pojechać, jest po prostu złym kierunkiem, jeżeli chodzi o rozwój i plany Unii Europejskiej. I myślę, że wszyscy powinniśmy się obudzić, bo one też uderzają w panią, we mnie, w innych ludzi, którzy żyją w Unii Europejskiej, ponieważ no, w moim przekonaniu no, w sposób radykalny starają się odebrać nam wolność. Czy panią ta odpowiedź satysfakcjonuje? A to, co mnie martwi, to to, że... To nie jest kwestia mojej satysfakcji, panie pośle. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ale pytam z ciekawości. To, co mnie martwi, to to, że Warszawa chce iść w dużo gorszym kierunku, bo te właśnie takie lewackie różne pomysły, nie tylko jeśli chodzi o samochody, ale również racje żywnościowe, limitowanie dostępu do ubrań czy podróży, no to jest rzeczywiście już pewna skrajność i to jest pewien pomysł na rzeczywistość, rozumiem, Platformy i Rafała Trzaskowskiego. A mam prośbę, gdyby ta moja wypowiedź dość taka no, spójna, zwarta, setkowa, mogła się u was ukazać, to ja będę wdzięczny, bo to ważne. Myślę, że właśnie ukazuje się na antenie. A no to świetnie. No to jestem bardzo, bardzo, bardzo z tego zadowolony. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze, TVN nas tutaj przemaglował. Czyli jest jednak demokracja, jest wolność słowa, dziennikarze mogą pytać o co chcą. My odpowiadamy na każde pytania. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Dziękujemy za obecność. Udanego weekendu. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.